Hej, witam Cię w podsumowaniu sesji. Dzisiaj tradycyjnie zajmiemy się podsumowaniem rynku kryptowalut i rynku polskiej giełdy. Zobaczymy, na którym rynku można było dzisiaj więcej zarobić. Przypominam, rynek krypto to jest 24 godziny 7 dni w tygodniu, jeżeli chodzi o handel. Giełda to jest tylko 8 godzin dziennie, tak więc te porównania oczywiście są bardzo ciekawie i wypadają różnie stosunkowo. Chodzi mi o to, aby pokazać Ci, że na giełdzie papierów wartościowych również można zarobić świetnie. Zaczynamy w bardzo ciekawym momencie, bo miała miejsce bardzo mocna zrzuta Bitcoina, prawie o 800 dolarów. Jak widzisz, właśnie to w tym momencie parę minut temu nastąpiło. Tak jak widzisz tutaj, dynamiczny spadek. Myślę, że to jest taka ciekawie, fajnie to zaobserwować na wykresie, tak więc jeżeli ktoś shortował tutaj na kontrakcie Bitcoina, to bardzo ciekawy zysk mógł sobie zgarnąć właśnie w tym momencie, bo mieliśmy bardzo konkretny zrzut. Ok, ale do Bitcoina jeszcze oczywiście wrócimy, jeżeli popatrzymy na zestawienie ogólne, ale zerknijmy pierw na wiadomości. Dzisiaj w sumie dwie kluczowe, które są istotne. Jeżeli interesujesz się rynkiem światowym, no to Powell uchylił furtkę do cięcia stóp, pękło 3000 na S&P 500 i dokładnie tak jest. S&P 500 właśnie wybiło szczyty i tak samo wybiły szczyty Nasdaq 100, czyli indeks spółek technologicznych z amerykańskiego rynku, bardzo ładnie wybił. Jeżeli też to gdzieś tam Cię interesuje, to myślę, że warto by gdzieś zainteresował poobserwować to. Jeszcze Russell tylko nie wybił i Dow Jones też nie wybił jeszcze szczytu historycznego, tak więc jeszcze te dwa indeksy czekają w poczekalni. Dzisiaj kluczową informacją była ta informacja odnośnie idei banku, że dopuściła fundusz Private Equity do due diligence, tak więc no, ciekawie co będzie dalej, ale oczywiście kurs bardzo mocno dragował, zresztą zawsze o tym mówię, mówiłem też o Getinie, o tym wszystkim, że jak będą pozytywne informacje, jak dopuszczą te fundusze, to będzie mieć mocny wzrost na kursie, tak więc jak widzisz, mamy dzisiaj spełnienie tego wszystkiego. Jeżeli chodzi o rynek krypto, bo od niego zacznijmy, Bitcoin w tym momencie kosztuje 12 607 dolarów za sztukę i rośnie nieznacznie o 1,75%. Pozostałych krypto mamy spadki, tak jak widzisz. Tron też ładnie leci. Ostatnio kupowałem nawet Tron, żeby go holdować, a dzisiaj mamy bardzo ładną jeszcze przecenę Tronu, tak więc jak widzisz, no nigdy nie trafisz z ceną, a jeżeli to jest na bardzo długi okres czasu, bo myślę go trzymać długoterminowo, tak więc raczej kurs mnie to w tym momencie już nie interesuje, bo chcę otrzymywać darmowe krypto właśnie za przetrzymywanie Tronu na portfelu, zresztą będę o tym mówił też w nagraniach, które robię odnośnie krypto. Jeżeli chodzi o najwyższe wzrosty, to dzisiaj nam bardzo ładnie rośnie Bezant 100%, no tego już dawno nie widziałem w topowej setce kryptowalut notowanych na CoinMarketCap. Egretia 24%, XMAX 9%, tak więc to jest topowa trójka, jeżeli chodzi o wzrosty. Tak więc jak widzisz, tutaj już są te wzrosty dosyć nieznaczne, bo potem już zaczyna nam się seria spadkowa, tak więc jednak jest więcej tych krypto w topowej setce, które dzisiaj traci. Jeżeli chodzi o największe spadki, MightSafeCoin traci dzisiaj prawie 15%, Komodo również blisko 15%, Solve również ponad 14%, tak więc to są te największe spadki, tych dwucyfrowych spadków trochę jest. Tak więc dzisiaj w topowej setce króluje kolor czerwony. Jeżeli chodzi o moje ulubione, tak więc zajmijmy się teraz giełdą papierów wartościowych. Oczywiście pierw spółki gamingowe. Zobaczmy, co tutaj się nam wydarzyło ciekawego. Numer jeden, co nam dzisiaj dało zarobić. FD Games ostatnio spadał, a dzisiaj ładnie odbił, 10 tysięcy obrotu i 9% od razu wskoczyło na plusie. The Dust 4% na plusie, 15 tysięcy obrotu, trójeczka z przodu, Moonlight. Jeżeli chodzi o największe spadki, to Share leci dzisiaj o 4% na 84 tysiącach obrotu, RT Games 3% straty na 11 tysiącach. Jeżeli chodzi o Króla, czyli CD Projekt, dzisiaj zyskuje nieznacznie 1,6%, kosztuje 215,90 zł, 35 milionów obrotu. Największe obroty oprócz CD Projekta notuje Playway 788 tysięcy, 11bit 762 tysiące, TS Games 405 tysięcy. Tak więc jak widzisz, tych kilkudziesięciu tysięcznych czy kilkuset tysięcznych spółek z obrotami właśnie tylko i wyłącznie spółek gamingowych jest w czym wybierać. Te spółki są płynne na miarę portfeli, którymi dysponuje większość inwestorów indywidualnych. Tak więc nie ma co narzekać, wystarczy tylko wypatrzeć jakąś okazję i po prostu na niej zarabiać. Ok, jedziemy teraz z rynkiem New Connect, tak więc dzisiaj bardzo ładnie mamy
DB Energię urosła nam pięknie, 57% wzrostu, no rewelacyjny, 43 tysiące, kosmiczny strzał, ktoś dzisiaj nieźle zarobił, gratulacje, jeżeli miałeś okazję wziąć udział w tej akcji, no to pochwal się tym w komentarzu, zresztą zachęcam do tego, abyśmy dyskutowali gdzieś pod tymi, w tych komentarzach, wymieniali się poglądami z innymi oglądającymi tych nagrań, myślę, że w takiej interakcji będzie bardzo fajnie gdzieś podyskutować odnośnie właśnie polskiej giełdy czy rynku krypto. Fluid potem 23% na plusie i też bardzo ładny obrót. Pamiętaj, że to jest rynek spółek groszowych, czyli spółek, które tworzą nowych wilków z Wall Street. Można na nich zarobić krocie, ale również tyle samo stracić. Największe ryzyko, największe stopy zwrotu. Quart 19% na nieznacznym obrocie, 17 Dison, 13 Figen, 11 Isak, tak więc jak widzisz i 10, 10 Partner i Columbus, tak więc no tych dwucyfrowych stóp zwrotu jest też dzisiaj zacny. Jak można to porównać z rynkiem krypto, no to też New Connect czy nasza polska giełda nie ma sobie co zarzucić, jest jak najbardziej możliwe generowanie ciekawych, wysokich stóp zwrotu, jeżeli chodzi o największe spadki oczywiście. Zobaczymy drugie dno tego rynku. Na nieznacznym obrocie leci Gen Energy 85% na 1930 zł. Potem mamy bardzo nieznaczne obroty, ale gdzieś tutaj mamy listę Chrome 483 obrotu i 20% straty. Tutaj mamy potem RTP 19% straty, 12 złotych. Tak więc jak widzisz, no na tych stratach te obroty są bardzo nieznaczne. Z większych tutaj możemy wyłapać MBF Group 11,69. Jeżeli chodzi o najwyższe obroty, to oczywiście będą królować spółki gamingowe, bo one tutaj wyznaczają kierunek, jeżeli chodzi o obroty na New Connectie. No i oczywiście nasz dzisiejszy lider będzie bardzo wysoko. Tak jak widzisz, dzisiaj Biomaxima ma prawie blisko pół miliona obrotu i delikatnie traci. Horni Gold 6,36. Warsaw, spółka gamingowa 123, Fluid 120, Bluebird gamingowa 115, Columbus 107, Wealthy Games gamingowy, Share gamingowa, Forever gamingowa, EC Games gamingowa, Farm 51 gamingowa, tak więc jak widzisz, no ten gaming jest, jeżeli chodzi o obroty, numerem 1 w ilości spółek w czubie notowanym na New Connectie. Ok, przejdźmy teraz do indeksów, zobaczmy co się dzisiaj zadziało na wszystkich indeksach notowanych na warszawskim parkiecie. WIG spożywczy dzisiaj najwięcej traci, sorry, zyskuje 1,33 i większość indeksów dzisiaj świeci się na zielono. Zobaczmy, który indeks najwięcej stracił. WIG Chemia poleciała 0,94%. Jeżeli chodzi o nasze WIG 20, obecnie kosztuje 2312 punktów i praktycznie stoi w miejscu. Nic się tutaj nie wydarzyło ciekawego. Przejdźmy do indeksu blue chipów, tak więc WIG 20 nas w tym momencie interesuje numerem. Jeden jest Play, który rośnie dzisiaj 2,60% i Alior 2,43%. Cieszę się, siedzę na Aliorze, mówiłem o tym na Twitterze. Tauron 1,96, tak więc bardzo też ładnie. Jeżeli chodzi o największe spadki, PZU 1,35 na minusie. Obrót największy, numer 1 PKO BP 120 milionów, PZU 92 miliony, tak więc to są te stopowe obroty, jeżeli chodzi o blue chipy. PKN Orlen również bardzo ładnie, 91 milionów, PKO 71 milionów, tak więc jak widzisz, no płynność z WIG-u 20 jest bardzo duża i spokojnie możesz wyjść z dużym kapitałem z tego rynku. Jeżeli chodzi o MWIG 40, tutaj mamy Getin, który był numerem 1 dzisiaj na MWIG-u 40, czyli średniej spółki 3 miliony 300, tak więc ta informacja, jak widzisz, wpłynęła bardzo mocno na obrót tej spółki, 6 ponad procent na plusie, Bogdanka ponad 5% na plusie, ponad milion złotych obrotu, Amika 3% na plusie, 332 tysiące obrotu. Jeżeli chodzi o największe spadki na średnich spółkach, Komar dzisiaj blisko 4% traci na 33 milionach, tak więc kosmiczny obrót, Echo prawie 3%, i Ciech traci blisko 3% na 4 milionach obrotów. Numerem 1, jeżeli chodzi o obroty, Komarch 33 miliony, Millennium 16 milionów, Enea 10 milionów i popatrz, jak dużo obrotów wielomilionowych jest właśnie w WIG-u 40. Tak więc widzisz, no nadal kolejny indeks, który udowadnia, że tą płynność na rynku mamy, dzienną płynność, tak więc pamiętaj, że to jest tylko 8 godzin sesji giełdowej, a jednak jest na czym.
czym zarobić, jest na czym handlować. Potem, jeżeli chodzi o SWIG 80, czyli małe spółki, idea, na fali tej informacji rośnie dzisiaj o 16% i prawie 1,5 miliona obrotu. ABPL rośnie 6%, 423 tysiące, piątkę Selvita z przodu dzisiaj wita, Boś 4,18. Jeżeli chodzi o największe spadki, to Mangata 3,55, Vigo System 2,86, Polnord 2,61, ATM Group 2,26 i tak jak widzisz z pozostałymi, tak więc dzisiaj większość spółek jednak dosyć pozytywnie na naszej polskiej giełdzie. Jeżeli chodzi o obroty, to nawet zobacz, że na SWIG 80 mamy spółki dokładnie 5, które przekroczyły 1 000 000 zł, a w tym Astarta ponad 4 bańki, prawie 5. Ciekawie, z czego to wynika, to już jest, powinno się zapalić Twoja lampka, już powinieneś śledzić, co tam się ciekawego wydarzyło, bo być może jest to ciekawe miejsce do tego, aby coś z tą spółką zrobić. Potem mamy CN Pharma 2 300 2 miliony 300 obrotu, Dom Development 1 800 000, Idea Bank właśnie 1 400 000 i Selvita 1 200 000. Potem mamy kilkuset tysięczne obroty, tak więc nawet na tych małych spółkach jest na czym zarabiać. No i mój ulubiony WIG, czyli indeks szerokiego rynku, on tak naprawdę obrazuje wszystko, co dzieje się na polskiej giełdzie w danym dniu. Warto gdzieś się z nim zapoznawać, żeby po prostu mieć szerokie spojrzenie na to, co tak naprawdę na naszej giełdzie się dzieje. I numerem jeden jest niekwestionowana dzisiaj Idea Bank, no bo pięknie wykręciła 16% i Ipopema 14%, też bardzo ładnie, INC 9%, dzisiaj Votum 8,8%, potem mamy na Medienergia, potem mamy Energo Instant, też bardzo ładnie 7,98%, Pozbud 7%, tak więc jak widzisz, tych stóp zwrotu na takich obrotach też jest dosyć ciekawie. Jeżeli chodzi o w ogóle największe spadki dzisiaj na dużym parkiecie w notowaniach ciągłych, oczywiście Plaza Center 12% pod kreską na 80 tysiącach obrotu, Efekt 11% traci, Soho Dev 10 i 10 od LOG, tak więc jak widzisz, no, tych strat tutaj też jest kilka. Mam nadzieję, że oczywiście znajdujesz się po tej zielonej strefie, że możesz się dzisiaj pochwalić rekordowymi zarobkami. Tak więc jak widzisz, zerknij sobie tutaj na tą kolumnę obrót. To są obroty z szerokiego indeksu, oczywiście numer 1 to jest WIG20, ale popatrz, ile spółek, w jakimi obrotami tutaj się znajdują. Jest to kilkadziesiąt milionów złotych, potem mamy kilka milionów złotych, a już jesteśmy za kilkudziesięcioma spółkami, potem mamy kilkaset tysięcy złotych, a już przelecieliśmy grubo ponad pewnie setkę. I jesteśmy znów, schodzimy kilkadziesiąt tysięcy, tak więc no, jeżeli ktoś Ci powie, że rynek polski jest niepłynny, to możesz mu to pokazać i popukać się w czoło. Tak więc mam nadzieję, że to nagranie było dla Ciebie pomocne. Jeżeli tak, zostaw łapkę w górę, kliknij sobie dzwoneczek, aby być na bieżąco, kliknij suba, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału. Oczywiście zachęcam Cię również do tego, abyś pozostawiał pod nagraniem komentarz. Może masz jakieś ciekawe typy, ciekawe transakcje, które dokonałeś w dniu dzisiejszym, a może coś obserwujesz albo siedzisz już od długiego czasu, bo być może inwestujesz długoterminowo. Tak więc fajnie będzie, gdy o tym wszystkim będziemy gdzieś mogli podyskutować właśnie w komentarzach. Tak więc trzymaj się, pozdrawiam Cię, na razie, hej.